Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Let's Go Pikachu. No i tak, ostatnio zakończyliśmy grę właśnie w Vermilion na tym tutaj pomoście, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć odpływający statek SSN. No i tak, w dzisiejszym odcinku zastanawiam się właśnie co tu zrobić, bo tak widzę, że... Znaczy jeszcze nie widzę, ale właśnie Growlite jest biedny, Growlite jest zmęczony, więc wypadałoby go podleczyć, z tym, że nie wiem, czy będę mógł tu później przejść, czy statku nie będzie, ale myślę, że chyba tak. Dobra, w każdym razie tak, tu mamy pewną osobę. Ach, niech to. Kim jest ta osoba? Czy skąd się znamy? Właśnie rysowałam ten piękny widok oceanu i przekapiłam mój statek. Straszne. Myślę, że jednak zostanę tutaj w takim razie. Naprawdę podobają mi się kolory morza, jakie są w Kanto. Dokładnie i tą osobą jest chyba wszystkim dobrze znana Mina z regionu Alola. Cóż ona tu robi? Zastanawiająca. W każdym razie... Tak, tutaj mamy gościa, który nas pokieruje. Dokładnie, no cóż, w oryginalnych grach może nie do końca oczywiste to było. Chociaż nie wiem dla kogo, ale w każdym razie teraz właśnie można używać techniki, jaką jest właśnie chop down. Czyli gdy tu podejdziemy, joju, przyszły czempionie. Tutaj jest ten stadion miasta Vermilion. Ale będziesz musiał najpierw użyć techniki chop down i ściąć drzewko. Ale myślę, że ty i twój Pikachu zetniecie bez problemu. No dalej, próbuj. No i kiedy pójdziemy do drzewka, wejdziemy z nim w interakcję, możemy użyć techniki chop down i nasz Pikachu zetnie drzewko. Dobra robota, udało ci się ściąć kłopotliwe drzewko i otworzyłeś sobie drogę do stadionu. To oznacza, że będziesz mógł podjąć wyzwanie jego. Będę dla siebie czekał w środku. Okej, no ale dobra. Nim udamy się na właśnie wyzwanie stadionu, to parę rzeczy. Najpierw zerknę na moją drużynę, bo właśnie widzę, że Growlite ma poziom zaledwie 17, Mankey 22, więc te poksy przydałoby się trochę podtrenować, zaś Nidorino jest wciąż Nidorino, a tutaj na stadionie przydałaby mi się jego wyższa forma, więc może od tego zacznijmy nasz dzisiejszy odcinek, że właśnie Nidorino sobie ewoluuje tym oto Moonstone'em. Tak jest, i po użyciu Moonstone'a Nidorino urośnie tylko w rozmiar, ale również i w siłę, jak i dodatkowy typ, czyli będziemy mieli Pokemona, który jest typu też i ziemnego. Tak więc oto jest i ostateczna forma Nidorana samca, jaką jest Nidoking. Dokładnie. Nidoking to już nie są przelewki, to jest silny Pokémon typu właśnie trującoziemnego. Jest to Pokémon wiertłowy, cokolwiek to w tym przypadku oznacza. Jego twarda niczym stal skóra skrywa... albo dodaje siły do jego jeszcze potężnego uderzenia. Jego ruch jest tak twardy, że jest w stanie nawet rozkruszyć diament. Czyżby? W każdym razie, teraz próbuję poznać bardzo silny ruch, jakim jest Thrash. Thrash jest to atak typu normalnego, który ma ogromną siłę, bo aż 120 i uderza od 2 do 3 tur, po czym Pokémon jest oszołomiony. Ale ten ruch jest naprawdę dobry i myślę, że bardziej przyda mi się niż Focus Energy. W sumie Headbutt jest wciąż użyteczny, a Focus Energy, no to ile razy go użyłem? Naprawdę niewiele. Dobra, więc poznajemy Thrash. Okej, czyli jesteśmy wzbogaceni o nowe siły. Zerknijmy teraz może na statystyki Nidokinga, tak żeby zobaczyć, jak mocno to on urósł, choć w sumie nie pamiętam, jak było wcześniej, ale dobra. 76 w ataku, no to na tym poziomie, czyli 20 tam był 6, no to jest naprawdę przyzwoicie. Żaden z moich Pokémonów, no może poza Pikachu, nie dorównuje mu żadną statystyką. Więc jest moc, jest moc. No dobra. No to ten, podleczmy się. I w sumie w dzisiejszym odcinku chyba nie pojedziemy jeszcze na stadion, gdyż tak jak mówię, no niektóre z moich poksów wymagają treningu, a konkretnie 2. Dobra, także podleczmy się. I
I tak zastanawiam się, w jaki sposób potrenować. W sumie jest jeszcze pewna ścieżka, na której są trenerzy do pokonania i są tam też pokemony do złapania, więc mogłoby być to całkiem dobre do tego miejsce. A żeby też nie może przetrenować, może żeby tak wyrównać level mojej drużyny, to Pikachu i właśnie Nidokinga zdejmę z drużyny. Nawet gdy usuniemy Pikachu z drużyny, to on wciąż z nami jest. Właśnie tak działa, że tak powiem, Pikachu. Oczywiście nic mu to nie przeszkadza, że jest usunięty z drużyny, nie staje się przez to bardziej nieszczęśliwy czy coś. Pikachu dalej ma się dobrze. Dokładnie, po prostu ma trochę wolnego i nie będzie musiał się bić. Dobra, więc tak, możemy troszeczkę się pobawić z naszym Pikachu. Dobra, mam dużo jagódek, mogę go podkarmić. Mam 30 raspberry. Dobra, także Pikachu sobie podjadł. Okej, więc możemy... Znaczy podjadł, w sumie podjadła, bo to zapominam, że jest samiczka. Okej. W każdym razie w dzisiejszym odcinku chyba udamy się na jeszcze jedną ścieżkę, żeby tam troszeczkę pochodzić, pozwiedzać, powalczyć z trenerami i połapać parę nowych Pokemonów, żeby przyekspić przed wyzwaniem stadionu i żeby Growlite i Mankey dorównali do pozostałej części drużyny. Co my tu mamy? Może jakąś jagódkę? A raczej w to wątpię. Albo nie, coś jednak znalazł. Pretty Wing. Czyli ładne piórko, które może być sprzedane za jakąś tam niewielką kwotę. No i dobra, tu w sumie co my tu mamy? Tutaj. Tu mamy jaskinię Diglett'a. Jaskinia Diglett'a jest dosyć ciekawym miejscem, bo w niej, jak sama nazwa mówi, możemy złapać Pokemona, jakim jest Diglett. No cóż, będę... Wiesz co? Ten tunel jest ogromny. Został całkowicie wykopany przez Diglett'y. Dokładnie. I w sumie ten tunel umożliwia nam powrót do miasta Viridian. I w sumie to jest całkiem też niezłe miejsce, by na przykład przeekspić i złapać sobie nowego Pokemona, jakim jest Diglett. Z tym, że no w sumie dopóki nie zdobędziemy odznaki, to jednak przejść całkowicie przez niego nie będziemy mogli. Dobra, więc tak, Pokeball mam ich aż 90, więc to nimi troszeczkę się pobawimy. Orzesz ty! Musiał się akurat poruszyć, jak ja się przymierzałem do rzutu. Dobra, Grejcik na Diglecie. Diglett jest raczej prostym Pokemonem do złapania, więc z tym nie powinienem mieć większego kłopotu. Oczywiście, jak powiedziałem, to musiał być jakiś kłopot. Dobra, znów Grejcik. Dobra, złap się Diglecie. No kurczę. Dobra, znów Grejcik. No złapże się. To jest tylko Diglett. Albo aż Diglett. Great Ball na pewno by sobie poradził z nim bez... O kurde, przedobrzyłem. Na pewno bez większego problemu. No ale tutaj no Pokeballem chcę go złapać. No to jest kurde Diglett. Come on. Złapże się. No. Interakcja z Pokemonem nie działa. No dobra, ale nie ucieka przynajmniej na razie. A już nie wiem to, który jest Pokeball, ale myślę, że w dyszce się chyba zamknę. Dobra, złapał się. Jest, w końcu. Dobra, mamy kolejnego nowego Poksa, więc w sumie Diglett jest całkiem fajną opcją właśnie na zbliżający się stadion, gdyż no, jest to Pokemon ziemny, który jest dość łatwy do złapania, w miarę łatwy w treningu i który wcześniej poznaje ziemne ataki. W każdym razie jest to Pokemon Kret, mimo że nie wygląda. Nikt nie wie, co skrywa on pod spodem. Nikt nie zna oblicza Diglett'a prawdziwego. W każdym razie preferuje ciemne miejsca. Spędza wiele czasu, większość czasu pod ziemią. Czasami jednak wyskakuje w jaskiniach. Także tak, prezentuje się Diglett. I w tej jaskini oczywiście występuje on w ilościach, a jakże licznych. No i tutaj ktoś jest z maczopami. Ta ścieżka jest zamknięta, ponieważ Diglett'y wykopały zbyt wiele dziur. Teraz wypełniamy je, więc może w międzyczasie podjąć wyzwanie stadionu. No i niestety dalej nie przejdziemy. Ale możemy się rozejrzeć za Diglettami i troszeczkę na nich sobie na przykład przyekspić. Lub może poszukać jakiegoś przystępniejszego. No tak. Dobra, więc first catch oczywiście odpadł, ale dobra, może za drugim razem się uda. Może w końcu wejdzie jakiś Grejcik. I w miarę sprawnie się Diglett złapie. Trochę Pokeboli przynajmniej zużyje, no mam ich naprawdę bardzo dużo. I... No nie. Te Diglett'y takie problematyczne są. Uważam, żeby mi nie uciekł, bo wtedy nie wejdzie mi combo.
Dobra, złapał się. Fajnie, za chyba czwartym bolem, ale lepiej niż poprzedni. No dobra, co my tu mamy? 68 expa, Quick Candy L. Dobra, Charmander level up, ale to akurat nie jest Pokémon, na którym jakoś szczególnie zależało mi z treningiem. Dobra, combo 2. Szczerze mówiąc, o, na Diglecie raczej za dużo nie przy expie, chyba że wpadnie jakaś naprawdę ładna sztuka. No ale dobra, złapię jeszcze parę i pójdziemy sobie dalej zaraz. Oho. No dobra. Diglett trzeci. No, oczywiście nie może się złapać za pierwszym razem. No tak. Dobra. Kolejny great. Czy może się coś uda? Chyba nie. Dobra, próbujemy dalej. Dawno nie grałem, więc trudno mi wyczuć tego Joy-Cona. Dobra, podejście kolejne. Złap się Diglecie jeden. No kurczę, to jest Diglett. Gdybym łapał Chansey, to bym rozumiał, że się ciężko łapie, ale kurczę, Diglett. Też przynajmniej jakbym spotkał z Chansey, to wcale bym nie pogardził, gdyż Chansey jest Pokémonem niezwykle ekspiodajnym, co zresztą mieliśmy okazję zaobserwować. Więc tak. No, niestety nie, za późno na Excellenta. No kurde. Może te Diglety jakoś nie są chętne do ucieczek. Znaczy prędzej się później na pewno ucieknie, ale... Dobra, złapał się. Dobra, trzeci Diglett. 85 punktów expa, czyli też niewiele. Też niewiele, no na Diglecie to nie, się nie dorobi niestety. Dobra, myślę, że to tyle jeśli chodzi o Diglety, chyba że wpadnie jakiś... size, ale niestety nie wpadł. Dobra, więc chodźmy dalej. Nie będę was przynudzał tylko tutaj łapaniem Digletów. W sumie jeszcze te Diglety tylko wyrzucę z drużyny, bo w sumie na co mi one. Dobra, więc tak, wejdźmy od razu do Bega. Pokémon Box i Diglett. Tak, Diglett, który ma miejsce piąte w drużynie, remove from party. I ten, który ma równie piąte miejsce w drużynie, też remove from party. Zerknijmy, coś my tutaj złapali w ogóle. Czyli tak, Diglett Pokémon czysto ziemny, który ma naprawdę ogromną szybkość, plus jeszcze naturę, która tutaj dodaje, więc jest całkiem spoko. No i ogólnie jest nie najgorszy też i w ataku. Z nowych ruchów tu w sumie nie mamy nic, może poza Agility, który bardzo podkręca szybkość, która i tak u tego Pokémona jest wysoka, więc atak ten jest w zasadzie bez sensu. Dobra, więc co my tu mamy jeszcze? Naive i Quirky. Czyli nie zbyt dobre Diglety. No i przecież to oczywiście Jolly lub Adamant. Dobra, i tu mamy jakiegoś specjalnego trenera, tylko sądząc po stanie mojej drużyny, czyli o dwóch Pokémonach do walki, nie wiem, czy sobie damy radę. Nie podoba ci się nazwa ścieżka 11? Te dwie jedynki obok siebie naprawdę brzmią nieźle. No i wiesz co, jestem też coach trenerem nazwanym jako podwójna jedynka. Czy chciałbym z sobą zawalczyć? No dobra, więc zero powstrzymywania się. Nie brzmi to za dobrze, szczególnie przy drużynie jaką mam w tej chwili, ale dobra. Gra teraz będzie stanowić troszeczkę wyzwanie, więc Pokémona ma jednego, jest nim kurczę Rattata. Ale nie ma co lekceważyć tego małego szczurka, gdyż może on narobić trochę kłopotu, tym bardziej, że ma level aż 21. Dobrze, albo i niedobrze. Wysłałbym Mankeya, tylko jak mu się oberwie, to będzie lipa. Dobra, więc wyślę do walki Charmandera, gdyż tutaj mi troszeczkę mniej zależy na tym, czy on padnie, czy nie. A jak padnie, to przynajmniej wolne wejście miałby mój Mankey. O, właśnie o tym mówiłem. Dobra, czyli tak, Scratch oczywiście nie zadziała, bo ten uderzy jako pierwszy. Ale dobra, gdy będzie Mankey, Karate Chop i po zabawie. Dobra, leć Mankey! Co ciekawe, jeszcze nie jestem teraz do końca pewien, ale zdaje mi się, że omdlały Pokémony też dostają punkty expa. Zaraz się upewnimy w tym. Uuu, nie użył Quick Attack. To oznacza, że powinien był paść. Super Fang, który zabiera dokładnie połowę HP. Więc zapewne o to gościowi chodziło, czy przeżyje Quick Attack? Przeżyłem! O kurde. O kurde, ale ten Rattata jest wytrzymały. Jeju. Dobra, rozwala mi Mankeya. Czemu mi krytyczny Karate Chop nie wpadł?
Dobra, więc teraz nadchodzi chwila prawdy. Growlithe i jego flamethrower. Czy takedown? Kurde, nie wiem co robić. Dobra, spróbuję flamethrower. Ale ten ratata jest wytrzymały, masakra. FAO max defense i kurde HP. O, ale Growlithe też nie jest nic niczego sobie, jeśli chodzi o wytrzymałość. Dobra, udało mi się rozwalić ratatę. 89 punkty of expa, takie grosze. Jesteś silny. A goś też był niczego sobie. Ten ratata naprawdę zaskoczył mnie swoją wytrzymałością i teraz dostajemy te 5 Pikachu Candy. A już myślałem, że jakiegoś tema, tak więc jeżeli chcesz, żeby Pikachu rósł, tak, to wyślij, aha, specyficzne, to wysyła się do profesora, oczywiście, a dzięki tym gatunkowym candy, no, podbijamy wszystkie statystyki. Dobra, czyli muszę po walce z jednym terem już lecieć do centrum Pokémon, takie mam super mocne Pokémony. Ech, życie. Dobra, lecimy do centrum, podleczyć się. No i dobra. Myślę, że pozostali trenerzy na ścieżce nie będą już tak wymagający. Nie będą mieli monstrualnych ratat, które są w stanie przetrwać w zasadzie wszystko. No ale dobra, lecimy. Lecimy dalej. Lecimy dalej rozwalić kilku trenerów. Może złapać parę nowych Pokémonów, bo na tamtej ścieżce, owszem, takowe też i występują. Więc tyle. Dobra, chodźmy. Chodźmy, chodźmy. Growlithe za nami podąża z jęzorem na wierzchu. Jak to Growlithe? No i dobra, tutaj na tej ścieżce występować będzie niemało nowych Pokémonów. Tutaj też znajdziemy pewnie jakieś i przedmioty, jak i również niemało niezłych trenerów. A to, że to jest marynarz, jakoś śmienie. Nie szczególnie mi pasuje. Nigdy jeszcze nie przegrałem. A ja nie mając Pikachu u boku, mogę mieć problemy. To teoretycznie jest, ale... Teoretycznie. Dobra, Poliwag kontra Growlithe. No, tutaj wynik zdaje się być przesądzony. Chyba, że spróbuję wysłać do walki Wartortla. Dobra, pobiję się Pokémonami, którymi się nigdy nie biłem. Co nie wróży raczej nic dobrego, ale dobra. Nie ma to jak optymizm. Hipnoza. Dobra, co mi to zostaje? Tail Whip. Pounce. Aha, no tak, w tej grze Poliwag to poznaje. Spoko. Ale dobra, obniżając mu defense, troszeczkę łatwe sobie zadanie na pewno. Dobra, tackle. I hipnoza, która w końcu trafiła, więc już jest nieciekawie. Dobra, ale skoro użył już raz hipnozy, to raczej nie użyję jej ponownie. Z tym, że po tej whipie nie wiem, czy mój Mankey będzie w stanie go wykończyć na jeden hit. Bo jak mi uśpi Mankeya, to wtedy lipa będzie. Dobra, chodź Mankey. Byle nie jakiś wodny atak. Pounce. To też zaboli, Mankeya wszystko boli. Ale dobra, leci Karate Chop. Padnij. Nie, to żyje. Dobra, no to w takim razie rekompensata pieniężna payday. Okej, dobra, Poliwag jakoś jest pokonany. Z tym, że po tej walce znowu będzie wrócił lecieć do centrum Pokémon. Co mnie bynajmniej nie cieszy. No i dobra, 89 punktów expa, troszeczkę więcej tutaj, no i matchup. No to skoro matchup, to zaryzykuję i wyślę do walki Growlithe'a. Lecz Growlithe. Dobra, i do walki wkraczam matchup. Dobra, starcie z matchupem może być troszkę cięższe. Przynajmniej nie ma super efektywnych ciosów, to jest plus. I jest szansa, że Flamethrower go poparzy. Bo i nie. Dobra, karate chop. I to nie był cios krytyczny, a rypnęło nieźle. Dobra, jeszcze raz Flamethrower. Na szczęście Growlithe jest szybszy, no tak, natura Jolly. Dużo daje. No i dobra, rozwalamy matchupa. Dobra, Growlithe troszeczkę rośnie w siłę. W sumie tam jakieś chyba Rare Candy miałem, więc może moja pierwsza porażka. Może po zdobyciu levela troszeczkę sobie nimi dopomogę. W końcu w tej grze nie zdobywa się takich fachowych punktów EV, jak to było kiedyś za walki z Pokémonami, więc tutaj no...
Dobra, no i teraz mamy do czynienia z nowym Pokemonem, jaki jest właśnie Mr. Mime, Pokemon Mime. Mr. Mime charakteryzuje się tym, że po prostu wytwarza z powietrza ściany rozmaite. Dobra, więc tutaj nawet Great Ball po Raspberry nawet nie jest jakoś super dobry, jak się okazuje. Ale dobra, może się mi uda go złapać. No to jest trudna sztuka, nie powiem. No właśnie o tym mówię. No i też lubi od czasu do czasu uciec, więc no trzeba być ostrożnym pod tym względem. Dobra, najsik. Dość ciężko jest rzucać w Pokemony, które odskakują na bok, grając na Joy-Conie. Łatwiej sprawa wygląda na tym, gdy się gra w trybie handheldu, no i zwiał. Czyli dwa Raspberry i dwa Great Ball'e poszły. No, czyli nie wygląda to za ciekawie. PJ, którego oczywiście nie zauważyłem i nie chciałem w żadnym wypadku go spotkać. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Tam jest Rattata, szczurki mnie nie interesują. Już mam dość Rattaty na dziś. O, kolejny Mr. Mime. Mr. Mime nie jest jakoś rzadki, on jest tutaj dość często spotykany. Ale no, do złapania prosty to on nie jest. Jak mieliśmy okazję zobaczyć przed chwilą. Ten ma niższe CP, więc myślę, że będzie prościej. Dobra, ale Raspberry nie zaszkodzi. No i dobra, spróbujmy Mr. Mime'a złapać. O, Greycheek. Na pewno nie zaszkodzi. Dwa, trzy i siedzi. Dobra, za pierwszym bolem. No tak, ten ma niższe CP, więc się złapał bez większego problemu. Dobra, 300 punktów EXP, no kurczę, o to chodziło. Właśnie na takich Pokemonach jak Mr. Mime tutaj można nieźle doexpić. Dobra, Charmander też urósł w siłę, przez co będzie on ewoluował, dokładnie. Tak więc kolejny wpis do Pokédexu. Czyli z Charmandera robi się Charmeleon. Czyli nieco jego większa i groźniej wyglądająca wersja. I silniejsza zarazem. A więc jest to również płomienny jaszczur. Jego... Znaczy, ciężkie walki ekscytują tego Pokemona. Kiedy jest podekscytowany, to wydycha z siebie... taki oślepiający wręcz płomień. Okej. No i również mamy dane o Mr. Mime, który jest właśnie Pokemonem barierowym. Zawsze ćwiczy pantomimę. Sprawia to, że przeciwnik zaczyna wierzyć, że... coś istnieje, coś, co tak naprawdę nie istnieje. Ciekawe. No dobrze. Więc udało nam się złapać Mr. Mime. I w sumie nie głupio byłoby, gdybym znalazł na przykład kolejnego i zrobił sobie combo catcha. No bo to byłoby dość ekspiodajne, nie powiem. Dobra, tam się pojawił i kolejny nowy Pokémon. Dobra, tu jeszcze jest jakiś itemek, jakim jest lurek. Czy coś tutaj na lurku wyjątkowego na tej ścieżce znajdę? Nie wiem, tu też mam Pidgeotto, w sumie Pidgeotto to chyba nie mam. Ale też jest i nowy Pokémon, jakim jest tutaj właśnie idący, spacerujący sobie Drowsy. Drowsy jest również Pokemonem psychicznym. No i jest to taki Pokemon. Dobra, spróbuję go może złapać Pokebolem, ale no to może być dość trudne. Dobra, żółty pierścień. Ale przynajmniej Drowsy nie należy do ruchliwych Pokemonów, przez to też i pod tym względem przynajmniej jego złapanie nie będzie jakieś super skomplikowane. Dobra, więc może się uda. Dwa, trzy. I nic z tego. No też łapanie Pokémonów tutaj nie należy do rzeczy prostych. Dobra, kolejny Great. W sumie to jakbym miał drugiego Joy-Cona, to mógłbym zrobić Dual Balla, ale dobra. Na razie zostawmy tak jak jest. Dobra, troszkę mniej punktów EXP, level 18 dla Growlite'a, spoko. No i dobra, zobaczmy co ciekawego Pokédex powie o Drowsym. Więc jest to Pokémon hipnotyczny. Jeśli... śpisz cały czas, to, aha, jeżeli jakby śpisz obok niego, to jakby pokazuje ci sny, które zjadł kiedyś w przeszłości. Bo jest to Pokémon pożerający sny. Owszem. Dobra. Więc tak, co to ja chciałem? Aha, zobaczyć czy mam jakieś Rare Candy. Jakiś mam, na pewno. Wow, masz 11! Kurczę, to ja mogę dolewelapować Growlite'a bez większego problemu. Spoko, właśnie o to chodziło. Czyli tak, Growlite zaraz dorówna do Mankiego. Mankie też potrzebował niewiele punktów expa. Dobra, Agility nie chce tego.
Tak więc sobie mogę mu wbić nawet level 23. Oszczędzi mi to sporo czasu. Dobra, jeszcze jakiś dziki pox i tak naprawdę będę miał expa na level up Mankeya. O, Raticate, czyli wyższa forma Rattaty. W sumie to jest chyba pierwsza ścieżka, na której możemy tego szczura uraczyć. Ale w sumie już przecież mam Raticate'a. Dobra, to się nie będę w niego bawił. Dobra, chodźmy dalej. Ciekaw jestem, czy w ogóle co pan Pidgeotto. Gdzieś tu było, ale już go pewnie nie ma. No dobrze. Czy coś jeszcze ciekawego ja tutaj znajdę? Czy coś mnie jeszcze uraczy? Drowsy. No w sumie kombosik nie pogardzę. Nie pogardzę. Ten ma wyższe CP. O, no kurde. No dobra, użyję jagódki w takim razie. Chociaż z drugiej strony, czy to ma sens? Dobra, przygotujmy się i rzut. Znów Krejcik. Krejcik musi być. A Drowsy złapać się ani myśli. Dobra, już nie będę tutaj lamił z jagodami. Może się uda. O, się udało bez. No i dobra, czyli combo catch będzie. Chociaż wcześniej był nowy box, więc na dobrą sprawę jakoś szczególnie lepiej to nie wychodzi, ale przynajmniej monkey zgarnął level. Dobra, czyli już jakoś to zaczyna wyglądać powoli. Dobra, Drowsy trafia do boksu. No to tak, tutaj jeszcze Pidgeotto występuje. Nie wiem, czy go mam, czy właśnie nie mam. Dobra, myślę, że zawalczmy z... jest jeden Pidgeotto, drugi Pidgeotto. Dobra, zobaczymy, czy mam Pidgeotto w deksie. Kurczę, mam. No dobra, no to już nie będę się męczył w łapanie Pidgeotto w takim razie. Zobaczmy, co ciekawego ma tutaj trener. Powoli też czas nas nagli, więc dzisiejszy odcinek będzie powoli tyle. Dalej, jedziemy, tylko nie oszukujemy. No to jedziemy, nie oszukujemy, walka z trenerem. Zaczynamy. Dobrze, więc tak, młodzik Eddie chce za mi się bić i ma jednego Pokemona, jakim jest Nidorino. W sumie, czy to jest dobry przeciwnik dla Growlithe'a? Nie wiem. To się okaże. Dobra, Growlithe nie ma pełnych HP, co niestety no nie jest dobre. Ale dobra, spróbujemy Frame Flower, zobaczymy jak to zadziała. Miejmy nadzieję, że weźmie koło połowy. Nawet tej większej. Dobra, więc w sumie Double Kick. No tak, teraz Growlithe już wylewelapowany jest nieźle, więc w sumie jest ok. Teraz Growlithe już będzie, nie będzie tak lamił strasznie. No i po prostu rozwala Nidorino. No dobrze, no to tak, znowu 200 expa. Ach, no to nie tak, a jak? Dobra, więc udało nam się wygrać kolejny meczek. Zerknę tylko, czy moje Pokémony mają się dobrze. Pidgeotto, nie próbuj nawet mnie atakować. Znaczy, w sensie, no, super się jakoś nie mają, ale względnie dobrze, jest okej. Dobrze, więc myślę, że w dzisiejszym odcinku z serii Pokémon Let's Go Pikachu to będzie wszystko, więc ja z wami szykam do suszka w kolejnym odcinku, w którym dokończę tą ścieżkę. No i chyba nie starczy nam czasu na gym, ale to... Dobra, gym w swoim czasie. W każdym razie, dzięki wam wszystkim za uwagę, zapraszam was też do oglądania moich pozostałych filmów, moich pozostałych serii, jak chociażby seria Pokémon Leaf Green, w której byliśmy w autentycznym Kanto. Jak i również też zachęcam do odwiedzenia mojego fanpage'a na Facebooku, na serwer, na Discordzie, jak i również zachęcam też do wsparcia na Patronite. Dobra, w dzisiejszym filmie to będzie wszystko. Ja z wami się żegnam i do usłyszonka w kolejnym filmie z serii. To cześć!